ja wyjechałem, papież umarł, blackout w Hiszpanii, ja więcej nie wyjeżdżam. Ja to lepiej nie wyjeżdżaj. Ja nie wyjeżdżam, bo ja nie wiem, co będzie następnym razem. Połączenia w sieci komórkowej, wiesz? No. Bo telefony przestały działać, wyobraź sobie. To aż tak było grubo? Aż tak było grubo. Czy uważasz, że może dojść w Polsce do blackoutu? Jak gadam z kimś, kto montuje instalacje fotowoltaiczne, a szczególnie magazyny, to strasznie ma taką uśmiechniętą buzię na ten blackout, który był w Hiszpanii. Zgadnij dlaczego. Jak wszędzie, chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. To mógł być swoisty rodzaj testu, jak zachowa się społeczeństwo. I właśnie to jest odpowiedź na to, jak przydzielana jest moc dla odbiorców. Mówiąc kolokwialnie, z dupy. Ty, nic nie ma, nic się nie dzieje, a kilowat leci. A kilowat leci. Co się stało z tym blackoutem? Co się stało z blackoutem, to ty mi powiedz. No co się stało, no co? Ja słyszałem, że to hakerzy przyszli. Ja słyszałem różne dziwne opowieści, dziwnych treści zresztą. No. Mówione w telewizji, ale wiesz, że telewizja kłamie? No, ale wiesz co, jak gadam z kimś, kto montuje instalacje fotowoltaiczne, a szczególnie magazyny, to strasznie ma taką uśmiechniętą buzię na ten blackout, który był w Hiszpanii. Zgadnij dlaczego. I ostatnio gadam, jeszcze dokończę, bo wracałem wtedy z Chin i akurat w Pekinie ten Marcin z SIGA mówi: ty, chodź, nagramy o blackoucie. Ja myślałem, że on mi poopowiada o blackoucie, a on mi mówi, jaka jest zasadność magazynów energii, żeby takich blackoutów nie było. Ja mówię: kurde, miałeś mi wytłumaczyć, skąd się pojawił blackout, a ty mi tutaj opowiadasz, jak to super i cudownie, jak się założy instalację fotowoltaiczną i w czym ona inaczej, magazyn energii, w czym on pomaga, żeby takich blackoutów nie było. Ciekawy jestem, co ten teraz będzie mówił. No słuchamy. No właśnie, co będzie mówił? Mówisz, że ludzie są uśmiechnięci, którzy jak był blackout, tak? Mhm. A wiesz, którzy są uśmiechnięci? No. Ci, którzy mają magazyn energii i którzy w zasadzie nawet nie odczuli... Nie, sprzedawcy magazynów. Nie, nie sprzedawcy magazynów. No. Osoby, które dowiedziały się przypadkiem, że nie mają prądu, bo ten prąd miały. Nawet się nie zorientowały, że nie ma prądu. Zdziwiły się, dlaczego nie mają... Tak czułem. ...połączenia w sieci komórkowej, wiesz? No. Bo telefony przestały działać, wyobraź sobie. To aż tak było grubo? Aż tak było grubo. Wszystko padło. Padła sieć, ty, sklepy pozamykane. Piotrek, ja więcej nie wyjeżdżam. Ja wyjechałem, papież umarł. Blackout w Hiszpanii, ja więcej nie wyjeżdżam. Ja to lepiej nie wyjeżdżaj. Ja nie wyjeżdżam, bo ja nie wiem, co będzie następnym razem. Ty, a może PGE padnie? Nie, bo ja bym bardzo chciał. A kto by ci fakturę wystawiał wtedy? Kto by ci fakturę wystawiał? No. No. Nie, ale dobra, tak z ciekawości. Jestem ciekawy twojej opinii. Już nie gadaj o tym, że magazyny są potrzebne i że ty chętnie je postawisz komuś. Nie, ja nawet w moim materiale jakiś czas temu powiedziałem, że ja też byłem zadowolony z tego, znaczy jak był ten blackout, nie dlatego, że ludzie mieli problem. No, tylko że ty nie miałeś. Że, znaczy, wiesz, mnie to w ogóle by nie dotknęło. No. Tak, ale pytanie jest takie. Na razie to dotyczyło Hiszpanię, Portugalię, tam no. Nie wiem, Francję, no. Belgię, Holandię. Globa energia już straszyła, że tak dalej. Niedługo Polska. No. No ale dobrze, ale u nas, nie wiem czy wiesz, że u nas był widoczny pik, jeżeli chodzi o częstotliwość. Bo ogólnoeuropejska sieć oberwała na tym, tak? No tak, bo oczywiście, to wszystko jest połączone. To jest żywy organizm. No, no. I teraz wyobraź sobie sytuację, w której dochodzi w Polsce o czegoś takiego, bo moim zdaniem to mógł być swoisty rodzaj testu, jak zachowa się społeczeństwo. To taki po tej chorobie najbardziej znanej w kraju, tak, to najpierw było to, a teraz to? Ale oczywiście, że tak. Przecież my jesteśmy cały czas badani. Aha. I poddawani temu, jak będziemy reagować na pewne bodźce. No to jest, wiesz... Czemu? To jest taki sklep, wiesz? No jest, oczywiście. Znamy nawet osobę, która bardzo promuje ten sklep. No. No, pozdrawiamy. Ale to jakby nie w tym temacie, tak? No ja patrzę bardzo pod goście, aż się obrócił, aż po prostu nie może, widzę, no. No mów. No. Ale ja patrzę bardziej pod kątem tego, że w tej Hiszpanii i Portugalii wystąpiła przerwa raptem 10, tam 12 godzin miejscami, tam było troszkę dłużej, tak? Mhm. A co by się stało, gdyby ta przerwa trwała tydzień? Zastanowiłeś się? No przez tydzień to i ty byś nie dał rady. No latem tak. Dlaczego by nie dał rady? No ale wyszło latem akurat, tak? U nas może wyjść latem, a może wyjść zimą. Tam też może wyjść zimą. U nas, jak już w ogóle to wyjdzie zimą, a nie latem, no bo my znowu mamy za mało mocy. Bo mi to właśnie tak jak tłumaczył, zresztą zobaczcie też to na materiale u mnie, bardzo serdecznie zapraszam, tak jak mi to tłumaczył Marcin z SIGA, to właśnie chodzi o to, że Ty też to już kiedyś mówiłeś, ale tylko ja tak wtedy nie zobrazowałem, bo akurat nie ten temat był, że taki przykład dam z tego filmu, który zobaczycie też u mnie. Mamy wioskę, w której jest 100 domów i 100 domów ma zapotrzebowanie na energię 10 kW. Każdy z nich. Każdy z nich. Tak. To jaki powinien być transformator, żeby każdemu zapewnić te 10 kW? No jaki powinien być? Z lekkim zapasem, czyli powiedzmy jakimś 20% zapasem jeszcze? No. Mega 200. A wiesz jakie są? No. No tak w granicach 300, 400 kW. No bo oni zakładają, że nigdy nie będzie tak, że będzie potrzeba taka 100%. Nie zakładają takiej jednoczesności. Mhm. I właśnie to jest odpowiedź na to, jak przydzielana jest moc dla odbiorców. Mówiąc kolokwialnie, z dupy. To tak samo jak z internetem trochę. Ale w internecie jest troszkę inaczej. No nie, podobnie. Jest podobnie, ale jest inaczej. No. Bo ten overbooking działa troszkę inaczej, zwłaszcza przy szybkich łączach. Mhm. A jeżeli chodzi o energetykę, to jeżeli teraz oni by rzetelnie przyznali moc taką, jak jest na transformatorze, do każdego odbiorcy, no, nie byłoby problemu z napięciem w sieci. Weź to pod uwagę. Dlaczego jest problem z napięciem w sieci, jak próbujemy pchać energię w drugą stronę? No tak, no bo ten transformator nie jest w stanie przepuścić tej energii. Nie jest w stanie przepuścić. I wtedy się podnosi. Dokładnie. On próbuje, on pcha tam dalej, tak, ale to jest wąskiego, to jest dławik, tak? No dokładnie. No. I teraz tej energii nikt nie może zużyć lokalnie, po stronie jakby tej wewnętrznej. Dokładnie, no bo nikt nie, bo wtedy nie, bo nikt nie potrzebuje, dokładnie, i stąd jest problem. No. A gdyby to było rzetelnie wszystko zrobione, to by nie było problemu. To by było wypięte na średnie napięcie i tyle. No oczywiście, że tak. No. Jak wszędzie, chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. No, to może po prostu trzeba rozbudowywać instalacje, a nie w jakiejś magazynie. Nie, trzeba rzetelną sieć zbudować, w sposób rzetelny podejść do tematu. I sieć pamięta lata 50. zeszłego wieku. No, kiedy domków było o wiele mniej, zapotrzebowanie. Kiedy nie było pomp ciepła, nie było aut elektrycznych, nie było kuchni indukcyjnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie było. No. Był jeden telewizor w domu, nie było komputerów, tak? Jakaś pompka może gdzieś tam chodziła, to było wszystko, tak? I w tyle. I przyłącza do domu, jak ktoś miał zużycie 1 kilowata, to był jakiś burżuj, nie? A dzisiaj kilowat to tak non-stop jak nic nie działa, dokładnie tak. Ja sobie tak patrzę z rana, mówię, ty, nic nie ma, nic się nie dzieje, a kilowat leci. Ej, dziewczyny już wołają nas, bo musimy się musimy iść zaraz, ale to, żeby energetyka nie wyłączyła prądu, żeby nie wyłączyła prądu. A ja bardzo chciałem przy okazji podziękować PGE za to, że dostarcza mi prąd. No, ale to jakby tylko podsumowując, tak? No. Czy uważasz, że może dojść w Polsce do blackoutu? Zimą tak. Ja uważam, że to jest bardzo wielce prawdopodobne, dlatego że ilość zamontowanych urządzeń grzewczych jest taka, że tam te... Ja Ci powiem, że niedługo to będzie tak, że nie trzeba będzie grzać pompą ciepła w domu, tylko wystarczy wiedzieć, gdzie kabel idzie, stanąć przy kablu i będzie ciepło, bo przekroje kabli też są nieodpowiednie. A latem? Kiedy jest masa klimatyzacji, kiedy ładujemy auta elektryczne? My nie jesteśmy aż tak bardzo... No, ale wiesz... No, latem to tak bym raczej był, uważam, że raczej nie. Że raczej nie. Nie, bo aż takich potrzeb latem nie mamy, a zawsze jednak ta fotowoltaika trochę pomoże i to jakoś tam się układa, nie? A jak wyleci jedna, druga, trzecia elektrownia? Ależ go ma wylecieć? No wyleci, albo zostanie wyłączona, bo ma być wyłączona. Po kolei mają być wyłączane elektrownie węglowe. Jak to? Całe bloki. Po co? A to zapytaj Unitów. Unitów. Tak. No to pytanie do Was na koniec. No właśnie. Czy uważacie, że może dojść w Polsce do blackoutu na taką skalę, jak to było w Hiszpanii, Portugalii? Czy też nie? A jeżeli może dojść, to kiedy? Może to się zdarzy, tak? Latem czy zimą? Dobra. Daj Boże, żeby nie Daj Boże, żeby nie było tego, oczywiście. Gadaj, a ja idę do kościoła się pomodlić. Dobrze. Jak się Wam podobało? Jak się Wam podobało, to co macie zrobić? Co mają zrobić? To wiadomo, lajki, subskrypcje i te sprawy. I te sprawy, komentarze. No i komentarze, ale najważniejsze są komentarze, tak, bo to, żebyśmy się dowiedzieli, jakie jest Wasze zdanie. Bo dokładnie. On gada głupoty, ja gadam głupoty, a jaki wyjdzie... Wy nie gadacie głupot, to jest najważniejsze. No, bo oni nie mają prawa jakby mówienia tutaj w tym kierunku. Tak jest. Dziękuję, na razie. Dawaj, kurczę, nie ma czasu.